Wyjaśnijmy jedną rzecz. Nie startował żaden blok pod nazwą opozycja. Startowały różne komitety wyborcze, z których największe poparcie otrzymało Prawo i Sprawiedliwość i ma największą liczbę senatorów. A co więcej, no, nawet gdyby uznać taką logikę, która jest mi, przyznam szczerze, obca, że teraz zliczamy głosy i PSL-u, i SLD, i Platformy, to nawet wówczas suma tych głosów była mniejsza niż oddana na Prawo i Sprawiedliwość. To ja panu powiem coś jeszcze. Ja słyszałem w radiu panią poseł Augustynowską, która powiedziała, że my, czyli opozycja, mamy 51 głosów, czyli zaliczyła tych posłów, senatorów, przepraszam, cały czas mylę, senatorów niezrzeszonych jako tych, którzy są po stronie opozycji. Awansem, czyli jeśli być może pana Gawłowskiego zaliczyła, bo on już zorganizował dla 60 posłów Platformy jakiś raut. Ale, i pana Tyszkiewicza. Tak czy inaczej ta większość się klaruje, ale po stronie opozycji. Spokojnie. Znaczy, to, co wiemy, to dobre zasady i dobra praktyka jest taka, że zwycięskie ugrupowanie do Izby Wyższej no, wskazuje swojego kandydata na senatora. Zwrócę państwu uwagę, tu nie ma zawierania jakiejś koalicji, bo jaka koalicja jest? W sprawie czego? No mówi się, panie ministrze, o cichej koalicji z PSL-em. Cichej. Co to znaczy cichej? No takiej nieformalnej. Panie redaktorze, to już pomijając wszystko, największe ugrupowanie, czy to gdy chodzi na przykład na poziomie Rady Miejskiej, czy to gdy chodzi, nie wiem, o sejmik wojewódzki, czy gdy chodzi o Senat czy Sejm, ma i powinno mieć prawo wskazać swojego marszałka. I tak wydaje się być powinno, bo gdyby przyjąć logikę, którą dziś stosuje opozycja, to w takim razie w Sejmie na przykład należałoby uznać, że szefów wszystkich komisji powinno wybierać Prawo i Sprawiedliwość, bo ma. No nie, zwyczaj sejmowy jest zupełnie inny. A tutaj zwyczaj sejmowy. Tylko, że jest głosowanie. Tak, jest głosowanie. Tam też jest głosowanie. Jeśli chodzi o Karczewski nie będzie miał większości, no to nie będzie marszałkiem Senatu. Przynajmniej na razie. Zgadza się. Przynajmniej na razie. Ale wie pan, ale my do tego podchodzimy naprawdę za spokojem. Zobaczymy jeszcze, co z tymi protestami. To jest, wie pan, no, znowuż, normalna praktyka. Przeliczenie ponowne głosów. Mamy różnicę 320 głosów w okręgu, gdzie pan Gawłowski wygrywa. Przy ponad 3000 głosów nieważnych. Ale co więcej, ta różnica jest tak mała, że że drobna pomyłka w każdej komisji o jeden głos powoduje zmianę w wyniku wyborów. Także no, wydaje się znowu, że... Czyli to dopytam, skoro pan sam ten temat poruszył, mimo takiej trochę negatywnej opinii PKW, cały czas uważacie jako obóz władzy, że warto te głosy przeliczyć ponownie, tak? I nie wycofujecie skargi. Ale to jest coś absolutnie normalnego. Sprawdziłem sobie, jak to wyglądało w ostatnich wyborach w Wielkiej Brytanii. To w Kensington, w okręgu, który jest w centrum Londynu, liczono głosy 3 razy. No, nikt przecież nie mówił, że to jest zamach na demokrację. No, tylko po to liczono, bo różnica była tak stosunkowo niewielka. No, wszędzie, gdzie mamy jednomandatowe okręgi wyborcze, gdzie różnica głosów jest niewielka, no, prosi się o ponowne przeliczenie głosów. W takim razie dzisiaj większość jest dosłownie o włosy. Błażej Spychalski, panie ministrze, jak prezydent patrzy na to wszystko, co dzieje się wokół Senatu, na te i nazwiska, i w ogóle czym może być Senat, jaka może być jego współpraca z Sejmem w tym przyszłym parlamencie. Wie pan, jedna uwaga na to w ogóle takiej generalnej. Otóż jeżeli słyszę o tym, że w Senacie jest jakaś opozycja prodemokratyczna, opozycja demokratyczna, no to by oznaczało, że ta większość, czy ten największy klub jest niedemokratyczny, a to jest twierdzenie po pierwsze pozbawione jakiejkolwiek logiki, a po drugie absurdalne. No, dopiero co odbyły się wolne, powszechne wybory w Polsce, w pełni demokratyczne, spełniające najwyższe standardy, światowe najwyższe standardy, jeżeli chodzi o standardy demokratyczne. I słyszę tutaj także w tym studiu... Z rekordową frekwencją, co też prezydent podkreślał i bardzo dziękuję. Za co bardzo dziękujemy i dziękujemy wszystkim Polakom za to, że ten apel pana prezydenta, po raz kolejny apel pana prezydenta o tak liczny udział w wyborach spotkał się z tak dużym odzewem ze strony Polaków. Naprawdę twierdzenie, że w Senacie i w Sejmie jest jakaś opozycja demokratyczna, prodemokratyczna, jest twierdzeniem absurdalnym. Wszyscy zostali wybrani w takich samych wyborach demokratycznych. Reprezentujemy demokratyczny ustrój w Polsce i co do tego nie ma żadnej wątpliwości. I prosiłbym, żeby takich sformułowań nie używać, bo one są po prostu niewłaściwe. Choć za granicą może mieć wątpliwości, skoro Grzegorz Schetyna prosi OBWE o... I wie pan, i to jest coś, co nadzór nad ponownym przeliczaniem głosów. I to jest coś, co jest moim zdaniem po prostu zachowaniem haniebnym. Zachowaniem, które nigdy nie powinno mieć miejsca. Tak jak powiedziałem, my spełniamy najwyższe standardy demokratyczne. Mamy naprawdę fantastyczny system wyborczy, system, w którym
Wszystko jest w pełni jasne, jawne, przejrzyste. Każdy może po wyborach, jeżeli uważa, że coś było nie tak, złożyć protesty wyborcze, z czego zresztą wszyscy, jak wiemy, korzystają. Sąd Najwyższy rozstrzyga o zasadności bądź nie, ale co istotne, bo to też jest ważne, dopiero później sąd rejonowy w danym miejscu, gdzie mogłoby dojść do takiego przestępstwa, bo w większości o takich rzeczach mówimy, dopiero on będzie rozstrzygał merytorycznie co do sprawy. Sąd Najwyższy tylko weryfikuje, czy skarga jest zasadna, czy nie. Więc to jest bardzo ważne. Polski system wyborczy jest naprawdę świetny i odwoływanie się do instytucji zewnętrznych w tym zakresie, na przykład przeliczania głosów, jest po prostu rzeczą, która nigdy nie powinna mieć miejsca. Wiele hałasu o nic, jeśli chodzi o ten tęczowy piątek. Czy było warto w ogóle zabierać na ten temat głos, spierać się, zabraniać, zakazywać, przestrzegać? Ja mam w ogóle wrażenie, że co do tych tematów Polacy są tym coraz bardziej zmęczeni. A Polacy nie chcą, by rząd, by państwo im regulowało sprawy osobiste, to z kim żyją, z kim się kochają i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa jest taka, że mamy do czynienia z ofensywą tych środowisk tęczowych, lewicowych. Znaczy, rzeczywiście mamy, ulicy, bo gdybyśmy mieli, to by było o tym wszystkim głośno w piątek. 200 szkół, musi pan przyznać, że to nie jest dużo na kilkadziesiąt tysięcy w szkole. Ale w Polsce. Jeżeli akurat pana dziecko by chodziło do jednej z tych 200 szkół, no to jest to już problem. A więc i na ulicy, no, oczywiście taka jest demokracja, i za granicą to już bardzo niedobrze. To jest ten przykład tego, co wyprawia pan Biedroń, i tych kłamstw, które poopowiadał w Parlamencie Europejskim, by na Polskę powiedzieć złe słowa, i w szkołach. I to jest bardzo niedobrze. Polacy się wypowiedzieli na ten temat. Wypowiedzieli się w wyborach i europejskich, i parlamentarnych. Wypowiedzieli się, głosując za Prawem i Sprawiedliwością, za tradycją, za spokojem tutaj. I to wydaje się zupełnie jasnym. Teraz tak. Czym się zajmuje lewica i co nam grozi? Bo niestety mam wrażenie, że te tematy będą wracały. Z tego powodu. No jeżeli pani rzeczniczka jednej z partii lewicowych przychodzi na wręczenie zaświadczeń w koszulce, że domaga się legalnej aborcji. Jeżeli inny przedstawiciel tejże partii mówi, że będzie wnosił projekty, które dadzą adopcję parom homoseksualnym. Jeżeli oglądamy te spektakle żenady i hipokryzji w Brukseli z udziałem pana Biedronia, no to niestety... No to może Marcin Kulasek powie, dlaczego rzeczywiście poseł Biedroń wyniósł ten temat za granicę, czyli do Parlamentu Europejskiego, i mówi coś, co jest nie do końca rzeczywiście zgodne z prawdą, bo w tym projekcie nie ma czegoś takiego, że ktoś będzie karany więzieniem za edukację seksualną. My się obawiamy niestety, panie doktorze, szanowni państwo, że tak będzie, bo ten projekt, który niby jest obywatelski, a który dalej do procedowania do komisji przekierowało Prawo i Sprawiedliwość swoimi głosami, szczując nadal, robiąc sytuację dzielenia dalej społeczeństwa, szczując ludzi na środowisko LGBT. Jeżeli chodzi o tęczowy piątek, to chciałbym powiedzieć z pełną stanowczością, tak jak tutaj w materiale rzeczywiście, to jest czwarty raz organizowana taka sytuacja. 70% ludzi, którzy mają inną orientację seksualną, młodych ludzi, miało różnego rodzaju przykrości w związku ze swoją orientacją. 26%, to są badania na to, takie niemiłe rzeczy ich spotkały właśnie w szkole, więc trzeba edukować. Edukacja seksualna nie jest w takim stopniu prowadzona i tak dobrze prowadzona, jak powinna być w szkołach. Pytanie, edukacja czy indoktrynacja? Edukacja. Mówimy cały czas o edukacjach. My jako Lewica mówimy jednoznacznie, że dzieci w szkołach trzeba edukować, żeby wiedziały, jakie są zagrożenia związane, jakie niebezpieczeństwa są związane z seksualnością, co im zagraża, żeby wiedzieli, jeżeli przekroczą ten czas, kiedy zdecydują się na uprawianie seksu, żeby wiedzieli, jak się zabezpieczać. To wszystko jest potrzebne i my mówimy o tym. A to PiS próbuje wcisnąć lewicę, że próbuje, nie wiem, indoktrynować na rzecz środowiska. Zajmijcie się tym... Wiadomo, szkolenie, edukacja seksualna jest za zgodą rodziców. I tak musi pozostać. I o tym mówimy, ale chcemy, żeby nasi obywatele mieli prawo wyboru. Póki będziemy rządzić, nie ma na to... Ale edukacja seksualna jest w szkołach od lat. Są przedmioty, na których dzieci w różnym stopniu się o tym dowiadują. Panie pośle Jakub Kulesza, jak pan patrzy, to jest ten Sejm przed nami, który dopiero 12 listopada zacznie swoje oficjalne już obrady. To jest ten Sejm, który będzie właśnie aż iskrzyło w nim od tego typu tematów?
No chciałbym przypomnieć, że to nie za rządów niby prawicowego, niby lewicowych ugrupowań typu PO, PSL, SLD, tylko za rządów niby prawicowego Prawa i Sprawiedliwości organizowane są tęczowe piątki. Pan poseł tu umywa ręce, ale Prawo i Sprawiedliwość nic z tym nie zrobiło. Ale co powinien zrobić? Zabronić? Zapobiec. Prosta sprawa. My proponujemy bon oświatowy, czyli oddajmy rodzicom wpływ na szkoły własnych pociech. I w ten sposób, za pomocą bonu oświatowego, ja jako rodzic jestem w stanie zwolnić danego dyrektora, ponieważ mam wpływ na swoją placówkę oświatową. I jest nikt, żadne ministerstwo zwolnić. Co pan od góry... No, w publicznej szkole to jest nierealne, moim zdaniem. Rozumiem doskonale koncepcję bonu oświatowego, tylko pan opowiada o sprawach, których nie ma. Dobrze, i dlatego państwo nic nie robią, a jedyne sensowne propozycje odrzuca pan, ponieważ pan nie rozumie idei finansowania publicznej oświaty za pomocą przekazania decyzyjności rodzicom. I tak rodzic będzie miał wpływ na to, co się dzieje w szkole jego dziecka, jeżeli będzie miał wpływ na to, ile ta szkoła ma pieniędzy, bo tak działa. Tak to działa. Dariusz Joński, to pan powinien wiedzieć. Pół zdania, bo za chwilkę musimy niestety oddać antenę. Inne programy przed nami czekają. Pół zdania. Nie? No to pan Dariusz Joński. Po co w ogóle wprowadzać tego typu tematy na agendę? Edukacja seksualna. Ja wiem, że to jest coś, co skupia uwagę, ale z drugiej strony chleba to, z tego to nie my zbieraliśmy nie podpisy pod tym projektem, tylko ale poparliście tęczowy piątek, tak? Jako prawicowe stowarzyszenia, które chcą karać więzieniem za edukację seksualną. Ja, ponieważ wiele osób mówi, że tam nie ma... Zapropagowanie pedofilii, tam jest tak napisane. To ja cytuję w takim razie. Demoralizacja, która rozwija się w niebezpiecznym tempie i dotyka tysięcy najmłodszych Polaków za pośrednictwem tak zwanej edukacji seksualnej. To jest cytat jakby z tego projektu, to jest jedna rzecz. I chciałbym, kończąc, bo skończę to szybko, jeden jeszcze cytat. Edukacja seksualna ma chronić dzieci przed pedofilią, przed niechcianymi dziećmi. Powiedział to papież Franciszek. Apeluję do panów posłów z PiS-u, pana ministra, po prostu zostawcie edukację seksualną i nie karajcie więzieniem, bo to jest zła droga. Dariusz Klimczak. Dzisiaj w Polsce uważam, że największym problemem wszelkiego rodzaju akcji, które mają na celu nieść tolerancję wobec odmienności seksualnych, jest to, że są nieskuteczne. Czy ten tęczowy piątek, czy wszelkiego rodzaju manifestacje są po prostu nieskuteczne, ponieważ głównym ich problemem jest to, że mają charakter manifestacyjny, a nie edukacyjny. Dzisiaj, jeżeli chcielibyśmy doprowadzić do właściwego wprowadzenia w szkole akcji dotyczącej tolerancji, nie tylko wobec odmienności seksualnej, ale i rasy, poglądów, musi mieć to czysto, stricte charakter edukacyjny i nie może być w tym polityki. To jeszcze niestety, im częściej wypowiadają się na ten temat politycy, bez względu na to, czy to jest Robert Biedroń, czy to są politycy Prawa i Sprawiedliwości, zawsze tworzy się problem i często reagują ludzie, którzy nawet nie wiedzą, o co w danej akcji może chodzić. Panie ministrze, czy gdyby, a chyba na to wiele wskazuje, bo takie są głosy coraz większej grupy polityków, Lewica na jednym z pierwszych posiedzeń Sejmu wprowadziła pod obrady taki projekt małżeństw homoseksualnych. Czy prezydent by taki projekt, takiej ustawy podpisał? Pan prezydent wielokrotnie mówił o tym, że nam potrzebny jest czas spokoju, nam potrzebny jest czas, kiedy Polska będzie mogła się szybko rozwijać, kiedy Polska będzie mogła dogadać te najbogatsze kraje zachodniej Europy, a nam absolutnie niepotrzebne są dzisiaj bardzo silne spory światopoglądowe. I niestety, mówię to z wielkim żalem, wygląda na to, że przynajmniej dwa kluby poselskie w Sejmie, parlamentarne w Sejmie, będą chciały na sprawach światopoglądowych budować swoje przekonania, swoje racje. I to naprawdę wielka szkoda. Nam dzisiaj żadne spory światopoglądowe nie są potrzebne. Nam potrzebny jest spokojny czas, kiedy Polska będzie mogła się bardzo szybko i bardzo skutecznie, bardzo dobrze rozwijać. I tyle. Panie redaktorze, ale powiedzmy tylko jedno. No taki projekt nigdy nie trafi do pana prezydenta, ponieważ większość w Sejmie go w żadnym razie nie poprze. Nie chcemy, by to wyglądało w tym Sejmie. Nie chcemy, by wyglądało to tak jak w Rosji. To nie ma słowa nigdy. Nie chcemy, by prześladować homoseksualistów jak w Rosji, ale nie chcemy to też afirmacji pewnych rzeczy. Wie pan czego ja jestem przerażony? Na pewno nie chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji jak w Wielkiej Brytanii, gdzie dziesięcioletnie dzieci są objęte jakimiś karami za to, że się sprzeciwiają. Łukasz Schreiber, Dariusz Klimczak.